Przychodzimy na świat w korzystnych warunkach, jeśli z nich tylko nie zrezygnujemy. Natura postarała się o to, że do szczęśliwego życia nie potrzeba bogatego wyposażenia. Każdy może się uczynić szczęśliwym. Rzeczy zewnętrzne mają małe znaczenie i nie mogą oddziaływać ani w jednym, ani w drugim kierunku. Mędrca nie wprawia w pychę sukces, a porażka nie wywołuje w nim przygnębienia. Zawsze bowiem dąży do tego, aby najbardziej polegać na sobie, a bez siebie czerpać wszelką radość. Los. Tylko dla tych jest ciężki, których nagle przygniata. Łatwo go dźwiga, kto go wciąż przewiduje. Przecież i najazd wrogów tylko tych powala, których zaskoczy znienacka. Ale ci, którzy się przygotowali do przyszłej wojny przed wybuchem wojny, ci uformowani w szeregi łatwo wytrzymują pierwsze uderzenie, wywołujące największą panikę. Nieprzyjazny los miażdży tylko tego, kogo zwiodła jego życzliwość. Ci, którzy miłują jego dary, jak gdyby swoją trwałą własność, ci, którzy pragną dzięki nim zaskarbić sobie uznanie, popadają w przygnębienie i rozpacz. Kiedy pozorne i przelotne uciechy sprawią zawód ich próżnej i dziecinnej duszy, co nie zna żadnej trwałej radości. Lecz kto w pomyślności nie nadyma się pychą, ten nie upadnie na duchu w odmiennym położeniu. W każdej sytuacji zachowa niezłomny charakter o wypróbowanej już odporności, bo w samym szczęściu sprawdził swą moc przeciwko nieszczęściu. Nawet w tych tak zwanych nieszczęściach nie znajduje nic tak strasznego ani przykrego, jak przedstawia to groźnie wyobraźnia pospólstwa. Już samo słowo nieszczęście wskutek pewnego uprzedzenia i ogólnego przekonania brzmi w uszach raczej niemiło i razi słuchaczy jakby coś smutnego i przeklętego. Tak bowiem zawyrokował lud, lecz mędrcy w dużej mierze odrzucają opinię ludu. Dokądkolwiek udamy się, wszędzie pójdzie za nami ta najpiękniejsza dwójca, wspólna natura ludzka i nasza własna cnota. Taki właśnie, wierz mi, był cel wielkiego formatora wszechrzeczy, kimkolwiek on jest, czy to ów Bóg wszechmocny, czy bezcielesny rozum, twórca ogromnych dzieł, czy boski duch przenikający z jednakową energią wszystkie największe i najmniejsze rzeczy. Czy też jest to przeznaczenie i niezmienne następstwo splecionych ze sobą przyczyn. Jego celem, powiadam, było to, aby tylko sprawy najmniej ważne podlegały cudzej władzy. Wszystko, cokolwiek człowiek ma najlepszego, pozostaje poza ludzką mocą i nie może być ani dane, ani odebrane. Ten świat, od którego niczego większego ani niczego piękniejszego natura nie stworzyła, i jego najwspanialsza część, duch ludzki, który bada i podziwia świat, są naszą trwałą własnością i dopóty pozostaną z nami, dopóki my sami będziemy istnieli. A więc ochoczo i z podniesionym czołem pospieszajmy nieustraszonym krokiem tam, dokąd kieruje nas bieg życia. Przemierzajmy wszystkie lądy. Żadne miejsce na świecie nie może być miejscem wygnania. Nie ma bowiem niczego na świecie, co dla człowieka byłoby cudze i obce. Skądkolwiek wzrok podniesiemy ku niebu, wszystkie sprawy boskie są równo odległe od wszystkich ludzkich. A zatem, dopóki moje oczy nie są pozbawione owego widowiska, którego nie są nigdy dość syte, dopóki wolno mi patrzeć na słońce i księżyc, dopóki wolno mi wpatrywać się w inne ciała niebieskie, śledzić ich wschody i zachody, cykliczne przebiegi i przyczyny ich szybszych lub wolniejszych ruchów, dopóki wolno mi przyglądać się tylu gwiazdom migocącym wśród nocy, z których jedne są nieruchome, inne nie odchodzą na wielką odległość, lecz poruszają się po swoim własnym torze, inne nagle wybuchają płomieniem, inne jak gdyby spadają, oślepiają wzrok rozproszonym ogniem lub też przelatują wlokąc za sobą długą smugę światła. Dopóki będę mógł być przy tym i obcować, na ile godzi się człowiekowi z ciałami niebieskimi, dopóki moja myśl uniesiona w przestworza kierować się będzie ku widokowi podobnych rzeczy, cóż za różnica dla mnie, po jakiej ziemi stąpam? Jakże ciasna to dusza, która czerpie radość z rzeczy ziemskich.
Dusza powinna zwracać się ku temu, co wszędzie wygląda jednakowo, co wszędzie lśni jednakowym blaskiem. Trzeba też pamiętać o tym, że rzeczy ziemskie wywołują złudne i fałszywe przekonania, przysłaniają nam prawdziwe dobra. Potrzeby naszego ciała są skromne. Domaga się ono jedynie ochrony przed zimnem, pokarmu dla zaspokojenia głodu i pragnienia. Wszystko, czego pożądamy ponadto, służy naszym wadom, a nie rzeczywistym potrzebom. Jeśli popatrzysz na kres życia nie jak na karę, lecz jako na prawo natury i wygnasz z serca strach przed śmiercią, odtąd żaden lęk nie ośmieli się zakraść do niego. Haniebna śmierć to coś jeszcze gorszego niż hańba. Nikt nie dozna wzgardy od kogo innego, jeśli przedtem sam nie wzgardził sobą. Takiej zniewadze może podlegać tylko dusza nędzna i znikczemniała. Natomiast ten, kto występuje odważnie przeciwko najstraszniejszym klęskom i obala zło, które innych miażdży, ten nawet niedolę przyjmuje jak święty wieniec zasługi. Ponieważ taką mamy naturę, że nic nie wywołuje w nas równie wielkiego podziwu, jak człowiek w nieszczęściu mężny. Jeśli upadnie wielki człowiek, to nawet powalony pozostaje wielki. Ludzie zaś wcale nie gardzą nim bardziej niż ruinami świątyni, po których depcą, a które wyznawcy czczą równie pobożnie, jak wówczas, gdy były całe.